już w najbliższą niedzielę, 10. rajd motocykli zabytkowych imienia pułkownika Gwidolangera. Znajdujemy się na Cieszyńskim Rynku, bo tutaj właśnie będzie start. Tak, właśnie tutaj w niedzielę o godzinie 11.00. Wielki dzień, na który nie ukrywam, czekam. Po 10 latach znowu jestem komandorem tego rajdu, bo równo 10 lat temu, kiedy nasza szkoła przybrała imię pułkownika Langera, postanowiłam zrobić coś dla pułkownika i wymyśliliśmy taki rajd. Wtedy była pierwsza edycja w 2013 roku, a że w tym roku dodatkowo jeszcze mamy 130-lecie urodzin pułkownika. Rada Powiatu ogłosiła rok langerowski, rok szkolny 2024-2025 właśnie jest rokiem Langera. I ta impreza właśnie, ten rajd motocykli zabytkowych rozpoczyna rok langerowski, dlatego no, przeżywam bardzo to wydarzenie, bo nie ukrywam, że chciałabym, żeby z jednej strony dużo osób przyjechało na ten rajd, ale też gorąco zapraszam wszystkich, żeby przyszli zobaczyć. Będą stare motocykle, będzie można zobaczyć, posłuchać o tej starej motoryzacji, bo naprawdę będzie co oglądać. Naprawdę będzie co oglądać, a jak to będzie właśnie wyglądało? Oni się tutaj wszyscy spotkają, a co potem? Jak ta trasa będzie przebiegać? Biuro zawodów jest troszeczkę niżej, no w Domu Narodowym, prawda? Tam też można jeszcze w Dniu Zawodów się zapisać. Ja gorąco naprawdę zachęcam, żeby przyjść i wystartować. Tutaj na rynku będzie od godziny 10 konkurs elegancji. Te motorki będą wszystkie tutaj stały, będzie je można oglądać, będzie można porozmawiać z kierowcą, ale ja też będę chciała troszkę o nich opowiedzieć. Dla tych, którzy już się wpisali, nieco informacji ściągnęłam, więc będę mogła przybliżyć Państwu co nieco. No i później jest start. Tutaj właśnie z rynku i zawodnicy wyruszają, można powiedzieć, w powiat, prawda? Dlatego, i to też warto podkreślić, mamy patronat pani starosty Janiny Żagan, burmistrz miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz i wójta gminy Goleszów pani Sylwii Cieślar. Ruszając tutaj z rynku, jadą właśnie do Goleszowa. I tam czekają dwie atrakcje. Może ja tak dokładnie nie będę mówiła, bo nie chcę też zdradzać, jak ta trasa będzie wyglądała, ponieważ zawodnicy otrzymują książkę w Dniu Zawodów i tak naprawdę muszą się odnaleźć w tej trasie, ale gmina Goleszów ich przywita, przywita ich Izba Oświęcimska, gdzie będą mogli zobaczyć i wysłuchać co nieco. Będą też nad Tonem. Uważam, że jest to tak piękne miejsce, że warto się tam zatrzymać. A później Ustroń. W Ustroniu, drodzy Państwo, nie wiem czy byliście, rdzawe diamenty. To jest coś, co koniecznie trzeba zobaczyć. Dokładnie. I ja sobie nie wyobrażałam tego rajdu, żeby tego miejsca właśnie nie zobaczyć. Tam też będzie konkurencja. Później piękną trasą widokową przez Lipowiec pojadą do Chaty Chlebowej, do Górek, czyli wita gmina Brenna. Tam też, drodzy Państwo, rozrosło się to bardzo i też są samochody bardzo ciekawe, więc myślę, że dla nich też to będzie taka atrakcja. No i poruszamy się w kierunku Skoczowa. W Skoczowie znowu będzie konkurencja sprawnościowa. Później w kierunku Simoradza. I tam uważam, że jest chyba też jedna z piękniejszych tras. Wyjeżdżając tam na to wzgórze, widzimy przepiękne widoczki Dębowca i okolic Testawy. Można naprawdę tam godzinami stać. No ale niestety skręcają w kierunku Iskrzyczyna i później na starą drogę do Cieszyna. W Cieszynie, drodzy Państwo, będzie zwiedzanie 4. pułku, bo tam jest, nie wiem czy Państwo wiedzą, Enigma. I oni będą mogli zobaczyć tą Enigmę później do szkoły, no bo jakby nie było rajd bez odwiedzenia szkoły, która nosi imię pułkownika Langera, tam też będzie konkurencja sprawnościowa, no i meta na garnizonie,
gdzie wszyscy się spotkamy, gdzie będzie podsumowanie, ogłoszenie wyników, właśnie liczenie głosów, ponieważ konkurs elegancji, drodzy Państwo, to zbieranie głosów. Tutaj będą dzieci zbierały w koszyczkach głosy, Państwa głosy. Więc ci z Państwa, którzy będą tutaj od 10 do 11, gorąco zapraszam i zachęcam do zagłosowania, oddania swojego głosu, ponieważ czekają wspaniałe nagrody. W ogóle chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pomogli, którzy włączyli się. My jako szkoła robimy to oczywiście z Automobil Klubem Cieszyńskim i ten rajd przez tych 10 lat oczywiście zawsze był organizowany przez Automobil Klub Cieszyński, ponieważ jest to eliminacja do Mistrzostw Śląska. I część zawodników zbiera sobie te punkty i jest jakby no, priorytetem, żeby w tym rajdzie wystartować. Ale to, co mnie cieszy, to to, że udało mi się naprawdę zaprosić sporo gości, sporo uczestników spoza, można powiedzieć, naszego regionu, nawet z zagranicy. Można powiedzieć i mogę się pochwalić, że jest to rajd międzynarodowy. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest takie wydanie, że wszystkie materiały mam przygotowane w dwóch językach, w wersji polskiej i czeskiej, dlatego że zapowiedzieli swój udział właśnie zawodnicy z Republiki Czeskiej, z czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę i bardzo im za to dziękuję, że tak się, można powiedzieć, zebrali i mają chęć tutaj przyjechać. Także naprawdę jestem bardzo wdzięczna moim uczniom, bo na punktach oprócz oczywiście Automobil Klubu Cieszyńskiego, gdzie zawsze, że tak powiem, pracujemy na tego typu imprezach, uczniowie się włączają, ja ich tego uczę i myślę, że tutaj też na każdym punkcie Państwo spotkają uczniów zespołu szkół technicznych. Czyli sporo będzie się tego dnia działo, a to już w najbliższą niedzielę. Szczegóły myślę też na stronie szkoły. Na stronie szkoły, na stronie Automobil Klubu. Że tak powiem, to są naprawdę ostatnie minuty. Ja jestem już tak podekscytowana, tak bardzo się cieszę i czekam na ten dzień, żeby tutaj w niedzielę stanąć i przywitać wszystkich uczestników rajdu i wszystkich Państwa, którzy przyjdą oglądać ten wspaniały, stary świat motoryzacji. Bo w tych motocyklach jest coś, czego nie ma we współczesnych maszynach. Mają duszę, mają coś, co jest jedyne i niepowtarzalne. Czyli zaprośmy jeszcze raz. 8 września godzina tutaj. 11. Ja myślę, przyjdźcie Państwo wcześniej. Nie czekajcie do 11. Przyjdźcie wcześniej, zagłosujcie, bo będzie się działo już od godziny 10.30. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.